Witam na moim kanale. Dziś wróżba codzienna. Jakiś czas mnie nie było, ale wracam. I postaram się sprawdzić, co tutaj w najbliższym czasie Was czeka. Więc dzisiaj potasuję dobrze karty i zobaczymy, co tutaj ciekawego przyniesie Wam los. Dobra, jeszcze raz. Okej, dobra. Lewą ręką na trzy kubki podzielimy. Może ten pierwszy układ będzie taki troszeczkę większy. Okej. O, karty lecą do Was, ale nie dam im. Okej, i jeszcze jedna karta. W samym środku jest giermek mieczy, czyli ktoś młody, pełen entuzjazmu, który się pojawi w naszym życiu. Być może z tą osobą będą związane jakieś konflikty, bo tu jest siódemka mieczy, która oznaczałaby troszeczkę takie, my się będziemy trzymać z boku tego konfliktu, ale ta osoba może nam troszeczkę tutaj namieszać. W przeszłości są jakiś wspólnik, jakieś wspólnoty z interesami, które były w przeszłości i być może to się teraz będzie odświeżać. W jakimś sensie to jest odwrócony as monet, czyli to są jakieś rzeczy, które nam kiedyś nie wyszły. W współpracy z jakąś osobą musimy na to uważać, a na przyszłość nie. Będzie dobrze, jeśli chodzi przynajmniej o finanse, bo tutaj te rzeczy z przeszłości, czy jakaś taka osoba, z którą mieliśmy takie wspólnoty i jakieś nieudane interesy, to będziemy umieli sobie z tym poradzić, ponieważ to jest dziewiątka monet, czyli jest kobieta, która ma finanse, która umie sobie poradzić z życiem, która ma dużo takiej miłości do świata. I to jest bardzo dobra karta, która szczególnie dla kobiet, ona przedstawia taką wspólnotę z naturą pełnię, ale jednocześnie czerpanie korzyści z tego, jak świat się nam toczy. Więc to ho. A dodatkowo siódemka monet oznacza kobietę, która stoi pod drzewem, z którego lecą pieniądze. Więc to jest jakiś przypływ finansów, który tak łagodnie, bez jakiejś takiej spiny, bez jakichś takich gwałtownych, dziwnych rzeczy, nam przyjdą te finanse. Więc troszkę tak, jakby spadły z nieba. Cieszmy się z tego, jeżeli to się pojawi. Dodatkowo tutaj jest dziesiątka monet, kolejna moneta. Ta karta też mogłaby sugerować, że to będzie od kogoś, kogo znamy już dłuższy czas, być może od jakiejś osoby, którą znamy w dzieciństwie. Król monet oznacza, że jakiś facet w waszym otoczeniu będzie miał więcej energii, więcej siły do działania, może też więcej potencji. I cóż, no, ogólnie na pewno ten najbliższy czas będzie taki, że będziemy mogli się cieszyć z towarzystwa innych znanych ludzi, z dawien z dawna, jakichś starych przyjaciół. Tutaj jest szóstka kielichów, która oznacza też imprezy z jakimiś starymi znajomymi. I tutaj wszystko upływa w jakimś takim nastroju, takim przyjaznym, kiedy nie ma jakichś takich większych problemów. I tego Wam życzę na najbliższy czas. Do zobaczenia.